Servus! Witam w czwartym odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś pokażę Ci, jak przygotować kapustę z kminkiem zasmażaną. Składniki: 1 kg kiszonej kapusty, 800 g boczku przesmażonego z dwoma cebulami, 1 łyżka kminku, 1 łyżka cukru, sól, pieprz oraz olej do smażenia. Doprawioną kapustę gotuję przez 1 godzinę. Sprawdzam od czasu do czasu, czy nie odparowała woda, ewentualne braki uzupełnię. W czasie, gdy kapusta się gotuje, przygotowuję boczek. W tym przepisie użyłem 800 g boczku surowego. Pokroiłem go w kostkę. Boczek smażyłem. Gdy wytopił się tłuszcz, dodałem wcześniej posiekaną cebulę. Wszystko razem smażyłem na złoty kolor. Boczek z cebulą trafił do kapusty i wszystko razem gotowałem jeszcze przez 1 godzinę. Dodałem do smaku kilka ugotowanych grzybów suszonych, które zostały mi z poprzedniego odcinka. Zapraszam Cię do obejrzenia przepisu na grzyby suszone panierowane oraz do subskrybowania mojego kanału, a także do oglądania kolejnych odcinków na kanale Krychu Gotuje.